28 lipca wspominamy błogosławionego Jana Soret, prezbitera. Jan Soret urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 Jana wybrano na przełożonego generalnego zakonu. Urząd ten pełnił aż do śmierci. W tym czasie odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił regułę karmelitańską. W roku 1462 poprawił konstytucję i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz uformowania trzeciego zakonu karmelitańskiego. Jan Soret zmarł w opinii świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 roku w Angres. Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Jan wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.